Będzie naszą kandydatką, świetnym marszałkiem, bardzo długo funkcjonującym, działającym. Ja obserwowałem obrady Senatu, Sejmu wielokrotnie i patrzyłem z podziwem, jak bardzo sprawnie pani marszałek i w sposób zdecydowany prowadzi obrady, a zadania nie miała łatwego, bo jednak opozycja bardzo dokuczała pani marszałek, próbowała ciągle wprowadzać wnioski formalne o przerwę. To chyba ta kadencja przejdzie w historii właśnie do takiej, gdzie tych wniosków była cała masa. Bardzo sprawnie i bardzo poprawnie prowadziła pani marszałek obrady. Zarzuty, które są formułowane, no są takimi zarzutami, które kieruje opozycja w stosunku do wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości.